Siema siema, witam w ósmym odcinku, jak wy to oglądacie to na serwerze już najprawdopodobniej został odpolony event Halloween. Cały temat jak i prezentację macie w linku w opisie, także polecam sobie sprawdzić, bo jest naprawdę syto, nie dość, że Akademia sama w sobie jest już mocno ułatwiona, to jeszcze taki kozacki event właśnie wjechał. Do tego został uruchomiony kolejny przedział nowej rozgrywki, więc na tej pierwszej mapie powinno zrobić się dużo, dużo luźniej, dlatego jeżeli ktoś się zniechęcił na początku ogromną ilością graczy lub jeszcze nie zdecydował się wybić na serwer, to jest teraz zajebista okazja. Wchodzicie do opisu, rejestrujecie się z mojego reflinka, dostajecie darmowe VIPy na start. Mapka jest wolna, organizujecie od poholu winowy i nakurwiacie aż miło. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od małej wróżby. Miałem 15 rzemyków, także zrobiłem sobie 3 rękawice. Zobaczymy, czy jakiś perfik może. Tu jest gówno, tu jest gówno i tu jest. O, średnie diabły, obrażenia na wyprawach. No, taki pseudo perfik. Ale nie chciałbym robić takiej rękawicy, nie chciałbym, nie chciałbym, już się oduczyłem, wolę robić perfa, ewentualnie mogę ją sobie wbić na jakąś czwórkę czy coś, no ale to wtedy bez sensu, bo, bo nie ma, nie ma ten. Nie ma sensu jej podbijać wtedy. No, to i tak po chuju, póki są te rękawice jeszcze z Battle Passa, znaczy z Battle Passa, z rekruta. Także no co, trzy miksy. Spinksów już mamy trochę wybieganych, także myślę, że możemy zabrać się za runki, żeby je machnąć do plus 12, nie powinien to być jakiś większy problem, Tuż też myślę, że starczy. Siada, jest, dobra, no Jotuna będziemy biegać pewnie jutro, dopiero jak level wbijemy, znaczy w sensie dzisiaj, pojebało mi się dzisiaj, to wtedy będzie można dropić trochę tych dusz, a na razie tylko na szybciorze, wbijemy sobie dwunastki, tak żeby były, no i co? Zabrałem z sury talik, ten plus piątkę, musimy sobie zrobić jeszcze taki drugi, żeby ninja też miała, tylko PO muszę doładować i będziemy je ulepszać równocześnie, a w sumie więcej załaduję, bo tam chyba na ulepszanie jeszcze idzie, będziemy je klikać równocześnie, czyli najpierw tego musimy sobie jeszcze pocisnąć do plus piątki i potem będziemy lecieć dalej, w zasadzie tylko na kryształach starożytnych, A, odłamki energii, kurwa, tu też idą, pitole. spaliło, spaliło, aha. Dobra, zajebiście, kurwa. No to chuj, tyle z ulepszania, nie ma dłonków energii, a nie mam teraz dropu. Nie mam kurwa tych korów. No to innym razem, później. Idealnie miałem kadeków na jedną próbę kadeka przebicia. Także zrobimy sobie drugiego. Jeżeli wejdzie minimum trójka, najlepiej piątka, to włożymy go na ninja, bo no tam jeszcze nie ma żadnego kadeka u siebie. Także sprawdźmy. Czwórka. Kurwa, czwórka najgorsza. Ni to trójka, ni to piątka, ale chuj, zawsze dipsa doda. Zaraz zrobimy ten tego slot'a i włożymy ninżercie jak padałku. udało mi się zrobić za drugim razem ten odłamek kamienia. Mam nadzieję, że to wchodzi na 100%. No, nie wiem czy na 100%, ale weszło. I kadek przebicia czwórka. Jest wczoraj na ewencie bohaterów udało się tylko 39 skrzynek zdobyć. Ogólnie tych części medalu jest trochę, tylko problem był ze zbijaniem boców. Potrzebujemy wydropić dwa nowe medale bohatera. O ile się uda, jest jeden. O, jest drugi. Dobra, to te skrzynki w sumie zostawię, bo kończą się na postaciach, a te świeżutkie sobie zaraz rzucę. Dodatkowo ze sklepu trochę zeszło, 1600 zł do wypłaty. No i zaraz muszę przemyśleć, co z tym zrobić, czy przypadkiem nie doładować więcej kielichów tutaj na postacie. Kwiatki udało się zebrać w miarę sprawnie, został ostatni zaklęty do oddania i mamy. Szkaty skończone, kwiatki skończone, doszło nam 5 diabły, no i 5 nabosy oczywiście. I teraz idę, bo znalazłem ciekawy item w jakimś punku na sklepiku. Okazało się, że nadbieraliśmy już 2000 fragmentów z wypraw, także zrobiłem 10 tysięcy pereł i idziemy sobie wytworzyć pierwszy artefakcik na dungi. To będzie ten, pierwszy miejsców. Trzy obrażeń na wyprawach, 50 ku do tego. No i wkładamy. Już to koło artefaktów się powoli zapełnia. Fajnie byłoby mieć jeszcze tego na metiny tygodniowo, a tu tego na metki jeszcze fajnie by było mieć. No ale to kurwa, na razie mamy 900 fragmentów tych odłamków. Tutaj mam. Zero. No to trzeba by dokupić. Zbieraliśmy tą charyzmę, zbieraliśmy, aż się tego trochę uzbierało. Mamy jedną czwartą, dokładnie 500 kamyków. Czytamy to sobie teraz, zawsze trochę na potwory i bonusów ogólnie dojdzie. No i tak myślę, że co 500 kamyków będziemy czytać, aż dojdziemy do miliona. Ostatni kamyk i uwaga, dostaliśmy 22 na potwory, 12 na ludzi. Ok, czyli kolejne 100 to będzie kolejne 10 na ludzi. I potem nie wiem, czy tu jeszcze więcej na potwory było w tej charyzmie, czy już jakieś inne bony się dostaje. To już coś innego powinno wlecieć, ale nie jestem pewien. W każdym razie 22 potwory, fajny odpał. No i po tych upgrade'ach Sura już nawet 700 napierdala w Metiny. Zobiłem sobie 165 level, odpalam się teraz i idę na pierwszego Jotuna. Nie będę go latał na razie, bo zaraz będzie event Halloween, będzie dopierdolony odpał. Dużo na wyprawy, plus szansa na zrespienie yy, Dunga. Także Jotuna sobie zostawimy na razie, przyfarmimy jeszcze tego sfinksa, tyle ile się da. No, i jak zbędziemy pełny odpał na ewencie Halloweenowym, to się wpierdalamy na Jotuna. Pierwszy Jotun padł w 4 minuty 10 sekund. No, to myślę, że jak prowadzą ten nowy przedział, eku się poprzerabia, podbija już to nowe, plus dojdzie odpał. Jak to się nazywa? Odpał Halloweenowy. No, to lekko powinniśmy sobie około 3 minut go latać. Może nawet poniżej, jak eku będziemy mieli jakoś wyżej splusowane. Więc Jotun jest jak najbardziej otwarty, no ale mówię, jak na razie, teraz idziemy jeszcze latać Sphinxa tyle ile będzie można. Mamy tu troszkę dropu, co prawda nie tak dużo jak zwykle, no ale dzisiaj był taki leniwy dzień, potwierajmy to, poróbmy jakieś rzeczy, zobaczymy ile się tego nazbiera, potrzebujemy kryształów, no i korów, żeby ruszyć z tymi talizmanami. Także mamy tak, 250 z starożytnych, z węża, 500 już wygląda to lepiej. Wiadomo, tych jest dużo, tych jest dużo parę z Jotuna, dodatkowo tak, potrzebujemy otworzyć też katułeczki i zobaczymy ile wypadnie kryształów z Jotuna 0, ale tu mamy jeszcze zaklęte, też 0, węża, dobra jakieś 2, zrasadora 2 Sfinksa 4, ok, jeszcze tryton, no i rzeczy eventowe, tu mam jakieś 1000 lepszej wyprawy i dzisiaj dropiły piłki, udało się wydropić 3000 ponad, dlatego mamy 300 złotych, a z nich Jeden kupon cały, 50 SM, mityczny klej, o, magiczny kamień 20%, to fajne, to fajne w dropie. Tuk na 20 żemyków, To 46 broszur, o, to też jest fajne. Dobra, jeszcze idę te rzemyki przepalić na rękawice, a może jakiś perfik siądzie? Cztery sportowe rękawiczki, no i bierzemy perfa. Gówno, gówno, gówno i chuj. Dobra, mamy 7 miksów. Pójdę sobie na ninja, chciałem wam pokazać, że przebiliśmy level. Zaraz pójdę jeszcze pewnie Expić. No fajnie, jakby miała jakiś 155, no trochę wyżej po prostu, żeby było i tak końcowo będziemy pewnie Expić na tej nowej mapie, bo tam exp lecieć szybciej. No i fajnie się expi na spocie niż na metinach. I wszedłem tu generalnie, właśnie, żeby zrobić trofkę na dwójkę. Chciałem zrobić trofkę błyskawic, no bo nowa mapa ciężej będzie pewnie. Przydałyby się błyskawice, no ale mi się kurwa przypomniało, że przecież. Można wejść na mapę. No i chuj, trzeba czekać. Nie wiadomo, przerwał pierwszy, nie wiadomo ile potrwa. I tu w ogóle 600 kwiatków. Kurwa Ziggi nadrobił, nie przerobił, i zaraz je znikną. A właściwie już się mogę kurwa usunąć, bo tyle są warte. Wczoraj się nie udało, to dzisiaj sobie polepszamy talizmany z tym, że jedynie 85 odłamków energii. A w zasadzie mogę jeszcze dokupić. No ale tak, najpierw polepszamy tą plus piątkę. Zobaczymy, do ilu się uda dolecieć, bo kryształy zaklęte są niestety tylko dwa. Także na pewno musiałoby wejść wszystko za pierwszym na kryształach zaklętych, żeby była dziewiątka. Wezmę tu sobie trochę wonów. A nie, może tak. Wezmę wony i zobaczymy do plus, ile to się uda wciorać. Próba na plus 6. Spalona, spalona, spalona. Czwarta, za piątym razem. Super, zostały dwa kryształy starożytnych. Spaliło i spaliło. No kurwa, to jest niesamowite po prostu. Idę dokupić, No one nie, chyba nie będą drogie. Nie wiem, może z 40 wonów. Kupię chociaż kurwa ze 3, no bo to takie jaja, że chuj. Mam 5, jednak są trochę tańsze, 25 wonów za sztukę, próba na siódemkę, jest weszło, wow, aha tu idą tęczowe perły, a tu też idą, aha, kurwa tęczowe perły mi zadopcyło. no dobra, ale na tych kryształach zaklętych to by wypadało, mogę zrobić jakieś, mogę zrobić 4000, no i próbujemy, w ogóle bierze 80 wonów na próbę, ja pinkole, mam na jedną, kurwa broszek braknie, i odłamków. Ja dziękuję. Dobra, wejdź, proszę. Na 8 próba numer 1. Nie zawiodłeś. Ja dole. Troszki mogę dorobić, odłamki mogę dokupić. Ale czy mi wtedy starczy? Chyba starczy. Dobra, spróbujemy jeszcze jedną próbę na ósemkę. Okej, okay, nie wiem o co chodzi. Tu jest sobie odłamek energii. Klikam środek myszki. Jeden sklep. Po 15 wonów za sztukę. Nie wiem co się stało na rynku. Wczoraj kupowałem normalnie pod 3 wony, a dzisiaj kurwa nagle wywiało. To chyba sobie jednak nie poulepszamy, Tu idzie po jednym odłamku. A dobra, to sobie poklikamy, Spaliło, spaliło, weszło. Weszło. No i koniec odłamków. <laughs> mamy plus 7 i plus 2. Ty, ja głupi jestem. Zapomniałem, że przecież ja mam wytworzoną tą trofkę, to na dwójkę to sobie mogę podbić tak, o, Kamyczkiem, cyk. Plus 2, znaczy plus 2. Stopień drugi. 6000 kielichów. Albo tu idzie 500 kielichów na dwójkę? Aha, to czemu ja myślałem, że chyba 1000? To mi się coś musiało popierdolić. To nie wiem, teraz w sumie. Zostawię te kielichy. Może zrobimy wzmacniacz na surce. Tylko to by brakło jeszcze chyba 500 kielichów albo 250. Na pewno tego jest połowę, bo tego 2500 trzeba. To by się dokupiło. Wzmacniacz. Wzmacniacz, no. To będzie dobre. Jak do tej pory 6 amuletów Sfinksa udało się tylko wydropić, podbiję go sobie na plus 5, bo to nawet, wiecie, jak y, teraz mi się przyda na chwilę, zaraz będę latał Jotuna, ale Ninja pewnie będzie wchodziła na Sfinksa, także Sura będzie sobie biegała Jotuna, a Ninja jeszcze przez chwilę Sfinksa, zanim się jej trochę nie podrasuje, więc później się go na Ninja zrzuci, to zawsze będzie miała większego dipsa, a teraz ja sobie jeszcze przez chwilę w nim polatam, a ten raz Ador się nie zmarnuje, no. Najwyżej pójdzie na jakąś dropka później, który tam będzie farmił low szkatki. Kończy się alchemia na tej służbie. za jeden dzień, to powsadzałem sobie jakieś kamyki, poprzemieszałem wszystkie mixy jakie były w sumie to nic nie powchodziło ciekawego. Jedynie Onyx, perf no i ten rubin co był wcześniej, tak to jakieś miksy takie aby były, tylko powsadzałem, no i tyle. Trzeba będzie klikać tą alchemię dalej, z tym że no na razie pewnie te talizmany będę klikał, także cała alchemia będzie szła na odłamki energii, więc już na zaś sobie włożyłem te jakieś mixy. Skończyłem na tym respie ostatniego biologa, także Bosologia 5 Bos. O, 5 odpo. To fajna nagroda, jest akurat. Mamy wszystkie misje zrobione. Następne dopiero na 175. Nie, 6 levelu.